Cześć, witam Was w kolejnym filmie na kanale mtbxc.pl. Ja się nazywam Tomek i dzisiaj nie będzie programu cyklicznego. Dzisiaj jest dosyć specjalne wideo i podsumujemy sobie dzisiaj rok. Cały rok działo się wiele ciekawych rzeczy w kolarstwie, dlatego warto sobie te najważniejsze przypomnieć. Nie będę tutaj mówił o rzeczach, które działy się w kolarstwie szosowym. Oczywiście najwięcej rzeczy będzie ze świata XC oraz maratonów. No, a także z przełajów. Zacznijmy sobie od stycznia 2017 i tutaj skupmy się na przełajach. W styczniu koszulkę mistrza Polski założył Marek Konwa i Magda Sadłecka. Za to mistrzami świata zostali Wout van Aert i Sanne Kant. Natomiast w Polsce ogłoszono powstanie grupy CST MTB Team, której liderem miał być, no i jest, i jeszcze przez jakiś czas będzie, Dariusz Batek. Dariusz Batek miał być także trenerem kadry MTB, no ostatecznie nim nie został, a został nim Kornel Osicki. Najpierw miał do pomocy Bogdana Czarnotę, a potem został nim już samodzielnie. Także do tej pory chyba nawet jest Kornel Osicki trenerem kadry MTB Narodowej. Zimą odbywa się także trochę wyścigów etapowych i na wyścigu Costa Blanca Bike Race Anton Sintsov w parze z Mariuszem Michałkiem zajęli w generalce trzecie miejsce. I na tym kończymy newsy ze stycznia. W lutym natomiast po przegranej w Mistrzostwach Świata Mathieu van der Poel zaczął dominować w Pucharach Świata i w różnych innych wyścigach wysokiej kategorii w przełajach. Także no, luty zdecydowanie należał do Mathieu van der Poela. Marlena Drozdziok zajęła w generalce wyścigu Club La Santa Bike Race w Lanzarote trzecie miejsce, co było dosyć dobrym wynikiem. Ogłoszono, że Mistrzostwa Polski w maratonie MTB odbędą się w Wałbrzychu. W podobnym czasie Bartłomiej Wawak zajął czwarte miejsce w Cyprus Sunshine Cup. Skoro już mówimy o Bartłomieju Wawaku, to przejdźmy sobie szybko do firmy Cross, która w lutym wykupiła holenderską firmę Multicycle. A to wiązało się dość prostolinijnie z tym, że za chwilę miała być ogłoszona produkcja rowerów elektrycznych firmy Cross. No i przechodzimy szybko do marca. W marcu jeden z pierwszych newsów był taki, że Canyon, niemiecka firma, zaczęła produkować rowery dziecięce. Oczywiście były to takie rowery dziecięce z troszeczkę wyższej półki i troszeczkę bardziej droższe. W marcu dalej były kontynuowane wszelkie wyścigi etapowe i tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że Anton Sintsov z JBG2 był ósmy na wyścigu Andaluzja Bike Race, a z kolei inna para JBG2, czyli Patryk Piasecki i Wojtek Halejak, zajęli czwarte miejsce w Algarve Bike Challenge. No i oczywiście marzec to jest także miesiąc wyścigu Cape Epic i tutaj wygrali go Nino Schurter i Matthias Schliemann. Natomiast Cross Racing Team po raz pierwszy wystąpił w składzie z Mają Włoszczowską i Landą Neff, ale nie w etapówce bynajmniej, tylko na wyścigu we Włoszech, klasy chyba C1 albo HC. No i tam Maja była na pierwszym miejscu, a Jolanda zajęła trzecie miejsce. Dla naszych reprezentantów to był dosyć dobry miesiąc, bo w Kampal Classic z kolei Mateusz Nieboraz był pierwszy w juniorach, a Bartek Wawak wygrał tam w elicie. No i na koniec też news dla nas istotny, szczególnie dla nas, no bo w marcu też wypuściliśmy nowy wygląd naszej strony internetowej, który no, do dzisiaj możecie oglądać i z niej korzystać. I myślę, że jeszcze trochę z tego layoutu będziemy korzystali. W kwietniu oczywiście ruszają już polskie maratony MTB w wszystkich wybranych cyklach. Także robi się już coraz więcej ścigania, tak samo jest w cross country, ale my skupmy się na tych ważniejszych wynikach naszych reprezentantów. I tutaj trzeba powiedzieć, że Marek Konwa i Mateusz Nieboraz triumfowali w swoich kategoriach Permantura Rocky Trail, to jest wyścig XC w Chorwacji, chyba nawet klasy C1. I kolejnego dnia, czy tam po kilku dniach, Marek Konwa też w ramach tego samego wyścigu wygrał maraton MTB. Maja Włoszowska w tym czasie też zalicza dosyć dobre wyniki, bo jest druga w Bad Sackingen, czyli to jest taka niemiecka Bundesliga cross country. I Maja zajęła też trzecie miejsce w Profix Swiss Bike Cup i on jest z klasy HC.
Z kolei Marek Konwa był trzeci w Pucharze Czech w Kutnej Chorze i w tym samym wyścigu Aleksandra Podgórska zwyciężyła w wyścigu elity. A z kolei Michał Ficek w wyścigu amatorów na najdłuższym dystansie w Riva del Garda w ramach Zinner Bike Festival zwyciężył, zajmując pierwsze miejsce. W maju zaczynamy już na poważnie ściganie w Pucharze Świata. Pierwsza edycja odbyła się w Czechach, w Nowym Mieście. Tam Maja Włoszczowska zajęła 4. miejsce, a Marlena Droździok w U23 kobiet była 10. Tydzień później w Albstadt obie nasze reprezentantki polepszyły swoje wyniki. Maja była 2., a Marlena Droździok była 4. W maju mieliśmy też dosyć dobre wieści z tras downhillowych, bo wtedy Sławek Łukasik zajął 2. miejsce w Mistrzostwach Europy. Został wicemistrzem Europy. W Polsce z kolei na trasach cross country mieliśmy jeden z niewielu wyścigów klasy UCI. Chodzi o Górale na start w Wałbrzychu. No i tam zwyciężali Maja Włoszczowska i Bartłomiej Wawak. W Pucharze Czech z kolei bardzo dobrze poszło naszym reprezentantkom i Kasia Solus-Miśkowicz była pierwsza, a Magda Zielińska 3. w elicie kobiet. Do tego jeszcze możemy dodać, że wystartował jeden nowy wyścig etapowy, to było Dukla Wolf Race i w nim zwyciężył Mateusz Reich. Czerwiec zaczynamy od 3. miejsca Magdy Sadłeckiej w Pucharze Czech. No i mieliśmy też w czerwcu wyścig Jelenia Góra Trophy Maja Włoszczowska. No i tam zwyciężała Maja Włoszczowska i Bartłomiej Wawak. A kolejnego dnia, kiedy odbył się maraton klasy UCI, to zwyciężyła go Jolanda Neff i Adrian Brzuska. Natomiast w Pucharze Polski cross country w białej zwyciężył Filip Helta i wśród kobiet zwyciężała Rita Malinkiewicz. Natomiast nasz najlepszy zawodnik w stopstylu, czyli Szymon Godziek, zajął 3. miejsce w Crank Wars Let's Get. W czerwcu oczywiście odbywa się także wyścig Beskidy MTB Trophy, no i w tym roku zwyciężył go Matthias Fromm. No i na sam koniec, jeśli chodzi o czerwiec, były Mistrzostwa Świata w maratonie MTB i tutaj najlepsi byli Alban Lakata i Anika Langwad. Lipiec to miesiąc kolejnych 2 edycji Pucharu Świata i Maja Włoszczowska zarówno w Andorze, w Valnord, jak i w Lanzerheide zaliczyła 2 szóste miejsca. Natomiast w Lanzerheide także historycznym wynikiem popisał się Sławek Łukasik, zajmując 17. miejsce. To może na papierze nie wygląda najlepiej, ale trzeba pamiętać o tym, że to jest pierwszy raz, kiedy mamy Polaka w pierwszej 20. Także to jest bardzo ważny wynik. Z kolei w świecie sprzętu Cross pokazał i udało nam się też podejrzeć właśnie w Lanzerheide prototyp ramy Full Suspension do cross country i pewnie w przyszłym roku, znaczy w tym roku już, oczekujemy jakiegoś takiego jeżdżącego prototypu karbonowego tej ramy. No i oczywiście na sam koniec mieliśmy Mistrzostwa Polski w Warszawie na Kazurze, no i mistrzami Polski zostali Maja Włoszczowska i Marek Konwa. Sierpień nam minął dosyć szybko, jeśli chodzi o kolarstwo górskie i mieliśmy tutaj 2 ważne rzeczy. Pierwsza to jest taka, że mistrzami Polski w eliminatorze została Marta Turoboś i Łukasz Szymczuk. No i była także edycja Pucharu Świata w Val di Sole i tam Maja wskoczyła na podium, zajmując 3. miejsce. Wrzesień jest oczywiście miesiącem Mistrzostw Świata, które odbywały się w Australii. Zwyciężył tam Nino Schurter i Jolanda Neff z Cross Racing Team, a Maja Włoszczowska była 4. Przy okazji Mistrzostw Świata mieliśmy też małą zapowiedź od Matthew van der Poela, który powiedział, że od kolejnych sezonów skupia się mocno na cross country i jego celem jest medal w Tokio. We wrześniu były także Mistrzostwa Polski w maratonie MTB, no i tutaj wygrał Darek Batek i Michalina Ziółkowska. Na zachodzie i w Stanach zaczynają się pierwsze wyścigi przełajowe. W październiku już przełaje wchodzą naprawdę solidnie i zaczynają się już w sumie tylko te wyścigi. Mamy kilka na początku ostatnich edycji maratonów MTB w kraju i oczywiście podsumowania, gale i tak dalej. Marek Konwa rozpoczyna ściganie w Toy Cup w Czechach i zajmuje tam chyba raz 3., raz 4., raz 2. miejsce. Na zachodzie jeszcze mamy trochę wyścigów cross country, maratonów. Oczywiście we Francji jest Roc d'Azur, gdzie bardzo dobrze się pokazali zawodnicy z JBG. Zajęli chyba 2., 3. i 4. miejsce w generalce.
Startuje także Puchar Polski w Przełajach, gdzie na przemian widzimy na pierwszym miejscu albo Bartka Miklera, albo Marka Konwę, albo Adama Żubera. I najczęściej to właśnie tych trzech zawodników później przez cały czas oglądamy na pierwszym miejscu podium. Z innych ciekawostek możemy także powiedzieć, że w tym miesiącu UCI wprowadziło nowe przepisy, jeśli chodzi o kolarstwo górskie. Od 2018 zobaczymy Puchar Świata w short tracku, czyli XCC. Jest także parę różnych zmian regulaminowych, które będą od tego sezonu obowiązywały. I dosyć ważnym newsem dla światowego MTB jest to, że Julien Absalon zapowiedział koniec współpracy z teamem BMC. Zaczyna jeżdżenie na jakby swój własny rachunek, otwiera swój własny team, ale dalej będą to rowery BMC. W listopadzie zaczynamy wiadomości od tego, że Marta Turoboś zajęła czwarte miejsce w Mistrzostwach Świata XCE. Bardzo ładny wynik. Następnie możemy dalej mówić o tym, że w Przełajach w Polsce mamy na czele zawsze te same trzy nazwiska, czyli jest to Konwa, Mikler i Żuber. PZKOL ogłosił także, że Mistrzostwa Polski w MTB odbędą się znowu w Warszawie na Kazurze. Także w 2018 roku znowu będą rywalizowali zawodnicy o koszulkę z orłem w Warszawie. No i na sam koniec ogłoszono jeszcze nową trasę i datę wyścigu Sudety MTB Challenge. W grudniu mamy w sumie takie dwie przełajowe wiadomości. Jedna jest taka, że Marek Konwa wygrał Toy Cup w Czechach, a druga taka, że Bartek Mikler wygrał CX Katowice. W sumie też ważnym newsem jest to, że Canyon, co ostatnio mówiliśmy w programie cyklicznym, że Canyon zbuduje swój team XC i w nim będzie właśnie jeździł Mathieu van der Poel i Paulin Ferrand-Prévot. I pewnie będą zmierzali po medale w Tokio, o czym ostatnio mówiliśmy. Jak widać, przez cały sezon trochę tych newsów się nazbierało, a to jest i tak jakiś tam wycinek, który ja jakoś na szybko zebrałem. Widać, że nasi zawodnicy pojawiają się za granicą, zdobywają fajne lokaty w ciekawych wyścigach. No i mam nadzieję, że to samo będzie w roku 2018, może nawet będzie lepiej. Trzymamy kciuki, będziemy na pewno kibicować i oczywiście będziemy Was też informować o wszystkich wynikach na bieżąco. No i to chyba będzie tyle. Podsumowaliśmy sobie miniony rok. Niech ten nowy będzie jeszcze lepszy sportowo dla naszych zawodników. A tymczasem się żegnam i widzimy się jutro. Tak, jutro się widzimy w programie cyklicznym. Do zobaczenia.